Witam Państwa, Dagmara Siemińska, Rozmowy Kulturalne dla portalu Warszawski PiS. Dzisiaj naszym gościem jest reżyser Lech Majewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj odbyła się konferencja Polska Wielki Projekt. Na tej konferencji otrzymał Pan nagrodę z rąk Pana Premiera Jarosława Kaczyńskiego imienia świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Kim dla Pana był Lech Kaczyński? Prezydentem Polski, prezydentem mojego kraju. Ja osobiście go nie znałem, natomiast podróżując po świecie, pracując po świecie, mieszkając poza Polską, ja śledzę to, co się dzieje w Polsce i oczywiście byłem w miarę na bieżąco z tym, co się wydarzyło w kraju. Prezydent Kaczyński był bliską mi osobą ze względu na to, że uszanował chociażby powstańców warszawskich i wybudował Muzeum Powstania Warszawskiego. Za to go bardzo cenię i za różne inne inicjatywy. Z kolei ten cały dramat, który się odbył w Polsce 2 lata temu, no to jest szalenie taka... No to jest niesamowite wydarzenie w ogóle w każdej skali. No ja o tym mówię, że chociaż usiłuje się to troszeczkę tak przysypać popiołem i pomniejszyć, to wymiar tego jest ogromny. No. Przy jednoczesnej niechęci dojścia do istoty rzeczy, co tam się wydarzyło, to wymiar tego się pogłębia, a nie spłyca. Takie odstawianie poważnej pracy na ten temat, na święty nigdy, tylko pogłębi ten rów, który został wykopany w Polsce. A ludzie nie zapominają tak łatwo. Są pewne rzeczy, które wymagają wyjaśnień, wymagają takiej zorganizowanej wspólnej ochoty na wyjaśnienie czegoś. No, ale to są zawsze trudne rzeczy, trudne tematy. Ale na ogół historia i czas daje odpowiedzi. 1564 rok, powstaje wybitne dzieło Bruegela, Droga na Kalwarię, nazywana też Procesem na Kalwarię. XXI wiek, krytyk francusko-amerykański Gibson pisze esej Młyn i Krzyż. Do tego dochodzi trzecia osoba, trzeci bohater dramatu, Pan. Jak doszło do spotkania z Panem Gibsonem i do tej słynnej produkcji Młyn i Krzyż? Gibson widział mój film Angelus w Paryżu i na tyle mu się ten film podobał, że on napisał bardzo pochlebną recenzję z tego filmu. Przesłał mi tą recenzję razem ze swoją książką pod tytułem Młyn i Krzyż, którą ja połknęłem tak za jednym zamachem, ponieważ Gibson ma fantastyczne pióro, pisze niezwykle o historii sztuki, analizuje, zna język symboliczny obrazów. No jest to bardzo głęboki taki analityk ogromnej wiedzy i kulturze osobistej. No i kulturze pióra, no ten sposób jego pisania jest fenomenalny. Uważam, że to powinno być jakimś takim wzorem, bo czytając wiele książek z historii sztuki, mam wrażenie, że 3/4 czy 9/10 to jest troszeczkę takie wodolejstwo. Tak jak te opisy pod obrazami w obrazach, że ten obraz jest piękny i pokazuje jabłka na stole. Tak. To ja widzę, że pokazuje i czy jest piękny, to pozostawcie w ocenie mojej. Natomiast Gibson analizuje całą strukturę tego obrazu, ten fenomenalny sposób użycia języka symbolicznego i fakt, że Bruegel opisał stan krytyczny swojego państwa, używając wszelakich metafor, głównie jest to metafora chrześcijańska, ponieważ aczkolwiek to nie jest taka na kolanach metafora, bo tam winowajcami są Hiszpanie, którzy usiłują siłą zaprowadzić pewien porządek religijny. Prawda? Więc to jest przewrotne w dużej mierze. Bruegel był katolikiem. Ślub wziął w katolickim kościele. Ale jednocześnie ostrze jego ataku jest wymierzone przeciwko
Hiszpanom, którzy jako katolicy atakowali protestantów. A dlaczego? Dlatego, że środki, które zostały użyte, przemoc, zawsze są godne potępienia. No, jak można w imię wyższych celów i celów religijnych gnębić innych. Także tam jest taka niezwykła i mądrość, i przewrotność, i głębia. Ta wiedza, która wypływa z analizy Bruegla, jest cierpka, ale bardzo taka... No, nie dająca siłę, bo to jednak... To nie przez te różowe jakieś pudrowania się dostrzega prawdę, tylko przez konfrontację z tym, co boli. Ten film miał być dokumentem, prawda? Z początku. Pierwszych, znaczy może bardziej w oczach Gibsona. Jemu się wydawało, że jak zgłosiłem się do niego i spotkaliśmy się na lunchu w Paryżu, to on szedł na to spotkanie przygotowany, że, bo ja mu wspomniałem coś telefonicznie, że zaintrygował mnie ta książka, czy ewentualnie to jest do wzięcia jako materiał. Czy on już był przygotowany psychicznie do tej rozmowy, w tym sensie, że ja bym chciał zrobić dokument z Gibsonem stojącym przed obrazem i być może analizującym ten obraz, czy też jakieś wstawki by tam były, może nawet. Natomiast ja od razu przyszedłem z taką wizją, że chciałbym zrobić film fabularny. No i Gibson się złapał za głowę i powiedział, no jak to, no nikt nie robi filmu fabularnego z eseju o sztuce. No ale potem jak gdyby po chwili powiedział, no ale prawdziwi dżentelmeni zajmują się tylko tym, co niemożliwe. I w ten sposób zaczęliśmy tak przerzucać się różnego rodzaju ideami, jak można byłoby podejść do tego projektu. Efekt był taki, że no, powstał scenariusz i film. I co jest tu specyficzne, powiedział przy tym projekcie, że zadziwiająco, no, że ten projekt jakoś bardzo szczęśliwie został zrealizowany, bo zarówno pomógł mi bardzo Polski Instytut Sztuki Filmowej, jak i Telewizja Polska, no i szwedzki koproducent, także różnego rodzaju firmy, które się zajęły postprodukcją, bo myśmy za skromne pieniądze zrobili ten film. Niemniej jednak on wygląda tak, jakby był zrobiony za ogromne pieniądze i wszyscy to podkreślają. No, jestem oczywiście wdzięczny tym instytucjom i temu losowi, że pozwolił mi zrobić ten projekt. A jak technicznie rozwiązał pan problem perspektywy? Ponieważ nie ma tutaj tej renesansowej perspektywy w malarstwie Bruegla, więc jak to można było przełożyć na język filmu? Oj, to za długo na ten wywiad, bo to jest wielokrotność różnych perspektyw, które nawzajem sobie przeczą w obrazie Bruegla. Z jednej strony mamy Bruegla za absolutnego realistę w przedstawianiu osób, kostiumów, rekwizytów. I to jest taka myląca, to jest tak jak w prozie Franza Kafki, że tam jest tyle detali realistycznie opisanych, że jesteśmy w stanie kupić tą fikcję, w której, czy też no, rzeczywistość, którą on stwarza poprzez te dodanie detali. Jeżeli chodzi o Bruegla, to jest podobna sytuacja w tym sensie, że Bruegel jest tak detaliczny w opisywaniu tych, jak to Włosi mówią, facciata, tych twarzy, tego, mimo że on to robi paroma pociągnięciami pędzla, ale to jest tak charakterystyczne, są te postacie, jak stroje, detale, to wszystko, że myślimy o nim, zaczynałem myśleć w kategoriach realistycznych. Ja również zacząłem myśleć o pejzażu, który występuje, na którym te postacie są tak wyeksponowane, że to jest pejzaż no, mniej lub bardziej oczywiście nie flandryjski, bo tam jest płaski teren, ale że gdzieś to widział, tym bardziej, że podróżował przez Alpy do Włoch. No ale dopóki nie zrobiłem eksperymentów z grupami młodzieży w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w pejzażu pozornie podobnym, nie zrozumiałem, że tam jest zupełnie inna zasada konstruowania perspektywy u Bruegla. I dopiero jak dostaliśmy bardzo dobrą reprodukcję z Wiednia i zamalowaliśmy postacie, to mogliśmy analizą komputerową odbudować wszystkie
jak powiadam, przeczące sobie perspektywy, które on uwzględnił w swoim obrazie. I tak po mistrzowsku połączył ze sobą, że szwy tych poszczególnych perspektyw są zasłonięte grupami ludzi. Więc i niejako tak ogniskują spojrzenie. Także to również niezwykle działa na sposób przeprowadzenia wzroku patrzącego przez tą gęstwinę takiej symultanicznej akcji, która się dzieje w jego obrazie. Pan kocha poezję, kocha malarstwo. Inaczej się patrzy na świat, żyjąc taką sztuką i będąc znawcą? Łatwiej czy trudniej? Czy inaczej pan postrzega w ogóle pewne rzeczy? Na pewno, no to oczywiście, że tak. No wszystkim ja odnajduję sporo języka symbolicznego w dzisiejszym świecie, jak i elementów zastępczych dla życia. Jak wie pani, dla wielu ludzi piłka nożna stała się jakimś takim... Znaczy, powiem inaczej, no, pewien Anglik do mnie, gdy miałem rozmowę w National Gallery, miałem tam spotkanie i mówiłem o tym, że język symboliczny jest jednym z najważniejszych języków, którego nie umiemy czy nie chcemy czytać. A ten człowiek podniósł rękę i powiedział, proszę pana, ale to już było, minęło, teraz już nie ma takiego języka symbolicznego i tak dalej. No ale w wyniku tej rozmowy, jak go zapytałem, no wyniknęło z tego, że on kocha piłkę nożną, więc mu zacząłem mówić, że to nic innego, tylko język symboliczny, bo jakiś 11 facetów w krótkich spodenkach wyskakuje na jakiś prostokąt i oni reprezentują kraj. I dumę, i nadzieję, i wszystkie jakieś takie rzeczy, które są nieuchwytne, imponderabilia. I ci ludzie, jakiś wypchany pęcherz, pusty, kopią nogami, a mogą też głową albo klatką piersiową, żeby w jakiś prostokąt wcelować. I jak wcelują i wykiwają tych innych facetów, którzy reprezentują inny kraj, czy klub, czy miasto, czy drużynę, czy obojętnie dzielnice miasta, jak są w jednym mieście dwa kluby. I to w wyniku tego ogromne tłumy ludzi mogą na przykład mieć stan bliski zawałowi serca lub totalną euforię, lub takiej euforii nie da na przykład partner życiowy tej drugiej osobie, ani jego dziecko, albo no coś, co wydawałoby się powinno być ważniejsze w życiu drugiej osoby, tylko da ten symbol przepchany w inny symbol, a na dobrą sprawę są to symbole geometryczne, bo to jest geometria, bo tam obwód piłki musi przejść w linii w tym prostokącie, a nie w innym. A jak obok tego prostokątu, to wszyscy rozkładają ręce, no nie trafi, prawda? No więc dopiero po tej rozmowie zrozumiałem, że to rzeczywiście jest język symboliczny. No my się posługujemy dziesiątkami symboli, które powodują naszymi nawet emocjami i tak dalej. Także owszem, studia tego języka z przeszłości pozwala mi spojrzeć na świat inaczej. A kulturę masową, jak pan ocenia współczesną w Polsce, na świecie? Wie pani, no jak sama nazwa wskazuje, jest masowa. A jest coś tam wartościowego? Wszędzie zawsze coś można wyłuskać wartościowego. Zbyt to jest szerokie pojęcie, żeby mówić o tym w tych kategoriach. No jest kultura masowa, ona jest i cześć, nie ma. To jest tak jak pojawiło się coś takiego jak cyfrowość w świecie. No to pojawiła się kultura masowa. Pojawiły się różne rzeczy w świecie i one są. To już są rzeczy poza kategoriami, czy to jest dobre, czy złe, bo to zależy co. Generalnie rzecz biorąc, są pewne negatywne tendencje, oczywiste dla wszystkich tej kultury. Są też ludzie, którzy usiłują dostrzec pozytywy, ale to jest za szerokie pojęcie, żebyśmy się tym zajmowali. No to w krótkim wywiadzie. A zmieńmy na chwilę temat. Jak pan ocenia debatę w Polsce polityczną?
Sądzi Pani, że w Polsce jest debata polityczna? Nie. Ja też nie sądzę, że to jest debata. Użyła Pani słowa, które samo w sobie jest symbolem dyskusji. Tak. Nie ma dyskusji. To jest odrzucanie. To jest wzajemne negowanie, odrzucanie, które oczywiście prowadzi donikąd. Jest to stan bez siły. Jest to stan... trochę takiej gombrowiczowskiej niemożności też to jest. Ale jest to związane z nadwyrężeniem języka. Zaczniemy się zastanawiać, co ci ludzie mówią, no to albo nie wiedzą, co oni mówią, albo nie panują nad słowami. Słowa straciły swoje znaczenie. Informacja zbyt szczegółowa na temat tego, co Pani nazwała debatą, powoduje, że już następuje kompletne zaburzenie odbioru tego, co ktoś ma do przekazania. To jest związane oczywiście z tym, że no tak jak to mówi Baudrillard, no nadmiar eksplozja informacji prowadzi do implozji znaczenia. Więc jeżeli ja codziennie słyszę coś tam, ktoś kogoś obrzucił błotem i tak dalej, to po tygodniu to już traci to. Już człowiek nie wie w ogóle, ludzie są zagubieni w tym i zmanipulowani. Celowo być może jest ten narzucanie tego błota codziennie, tego plajstrowania tym błotem, żeby coraz mniej się tym interesowali, żeby już nie mogli przejrzeć na oczy przez to. To jest takie zarzucanie, wie Pani, takim... Jak Pani czasami robi rzeźbę i chce zbudować na konstrukcji jakiegoś, to tak się zarzuca takim roztopionymi gazetami. To jest takie rzucanie takimi rozsmokłymi gazetami, aż ci ludzie przyjmą takie obłe kształty i przestaną cokolwiek rozumieć. Jest za dużo tej informacji. Zbytnimi bohaterami stali się dziennikarze i również politycy. Nie powinni być bohaterami naszego życia. Powinni działać z tyłu, cicho, robić swoje i tym bardziej, że niewiele z tego wynika. Jakby wie Pani, no są... W ogóle no jest coś takiego, że w dzisiejszych czasach słowo geniusz jest zarezerwowane dla piłkarza. Artysta, no to jest ktoś, kto tam na estradzie występuje. I ja nie słyszałem, żeby ktoś był genialny w sztuce. No nie ma w ogóle, że ktoś coś genialnie, że założymy Henryk Mikołaja Góreckiego, genialny utwór. No nie słyszałem tego. Natomiast niemalże każde podanie Messiego to jest genialne, on jest w ogóle genialny i on jest geniuszem. Facet w majtkach, który tam lata i coś kopie i on to robi dobrze. Ale to słowo geniusz powszechnie w gazetach jest zarezerwowane dla Messiego, a nie powiedzmy dla Góreckiego.